Hej, tutaj Suza, ten filmik nagrywam po raz drugi. Dlaczego po raz drugi? Bo pierwszy nagrałam na złej warstwie. To znaczy, nagrałam nie to okno, co chciałam. To są właśnie utrudnienia związane z nagrywaniem na komputerze, bo właściwie nigdy nie wiesz, co właściwie nagrywasz. Może to brzmi idiotycznie, no ale ci, którzy nagrywają, rozumieją raczej ten problem. Tym razem chciałam wam pokazać przegląd rysunków w digitalu, będę tak mówić, bo jest tak niewygodniej. I na wstępie chciałabym jeszcze przeprosić za tą przerwę na kanale, ale wynikało to z różnych spraw, o których już wspominałam w ankiecie, którą możecie zobaczyć w dziale społeczność bodajże. I tam pokrótce objaśniam co i jak, dlaczego. I mam nadzieję, że uda mi się wrócić do kanału już znowu regularnie, ale niczego nie obiecuję, bo mam jakieś problemy z poczuciem czasoprzestrzeni i no, czas mija zdecydowanie zbyt szybko. To chyba tyle słowem wstępu i chciałabym wam teraz już pokazywać rysunki i tak dalej. Już jeden widzicie. Znowu zaczynamy od rysunków z początku tego roku, więc miejcie dystans do tego, co pokażę. Akurat ten rysunek jest z lutego tego roku i jest to tak właściwie buzzgrow. Powiem wam, że w tym odcinku prawdopodobnie będą same buzzgrowy, bo przez dłuższy czas właśnie rysowałam w digitalu wyłącznie takie buzzgrowy, przez co no jednak techniki nie miałam zbytnio opanowanej. I na dobrą sprawę dopiero od niedawna to zaczęłam jakoś tak bardziej ogarniać, chyba od czerwca może. Dopiero wtedy zaczęły się pojawiać jakieś takie sensowniejsze rysunki. Wcześniej to były jakieś takie, no właśnie, robione w może pół godziny. Akurat ten rysunek wiem, że jest strasznie połamany i można się dowalić do naprawdę wielu rzeczy. Ale to było robione na szybko i właściwie to miało posłużyć tylko i wyłącznie do awataru mojego drużynowego. To jako ikona czatu z mojego bloga. Po prostu mieliśmy już wcześniej taką ikonkę i były tam postacie z podpisem właśnie Gangsta WMW. O co chodzi z Gangstą WMW? WMW to Wataha Magicznych Wilków, którą prowadzę już od 5 lat. Jakby ktoś się nie orientował. Później będę pokazywać jeszcze karty, więc to znowu wróci. Ale generalnie są to postacie stamtąd właśnie. Postać wyższa to postać mojej koleżanki, a postać niższa jest moja, już go kiedyś rysowałam na kanale nawet, może niektórzy kojarzą. Jest to Kai. Ogólnie sądzę, że powinien być jeszcze troszeczkę niższy, bo ma tylko 1,64 m wzrostu jako człowiek, więc jako antro też powinien mniej więcej tak to powinno to mniej więcej tak wyglądać. I generalnie te łapy są okropne, w sensie... Ja wiem, że to było na szybko, no ale jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, chyba jednak zrobiłam mały postęp od tego czasu. No jako gangsta, no to przeciemniane okularki, wybuchy i tak dalej. W pierwszej wersji byli po prostu wilkami i stwierdziłam, że sobie, zrobię sobie na szybko nową wersję. I tak powstało to. Następny rysunek, też z lutego. To jest akurat rysunek, który kolejny rysunek, który robiłam sobie dość na szybko. Zajął mi może godzinę. I bardzo podoba mi się ta broszka. Prawdopodobnie efekt uzyskałam całkowicie przez przypadek. Jeżeli chodzi o samą postać, to... No moim zdaniem aktualnie jest to bardzo niechlujny, nie podoba mi się to szczególnie. A te budynki wolę przemilczeć. Na początku miała być to sama postać, bo chciałam sobie sprawdzić, jak właściwie bym to narysowała w digitalu. Ale później stwierdziłam, że w sumie narysowałabym sobie całe miasto i powstało to. Trochę można powiedzieć, że przy okazji sobie poćwiczyłam kompozycję. Może nie do końca, bo właściwie to nie jest nic szczególnego. No ale po prostu tak mnie natchnęło, tak zrobiłam, ale efekt jest dość zabawny. Okej. Teraz rysunek nadal z lutego, który chciałam sobie tak zrobić, o tak na szybko, fajnie, poćwiczę sobie nową technikę.
bo wtedy jeszcze ćwiczyłam brush painting, ćwiczyłam różne techniki robienia brush paintingu i z różnym skutkiem. Tutaj była chyba pierwsza próba rozmazywania tego w taki, a nie inny sposób. Przez co, no niby nie wygląda to źle, ale brakuje kontrastów. Jak tak przybliżycie, no to stwierdzicie, no nawet spoko. Ja w sumie powiem wam, że nawet jest spoko. Ale jak oddalicie, to cały kształt jakoś tak nie wygląda zbyt zachęcająco, z czego chyba jeszcze zepsułam proporcje, ale no zajęło mi to może pół godziny. Jedynie uraz mam do tego rysunku przez to, że... że no, jak wstawiłam to na grupę, to strasznie zostałam zjechana za to, no, za przeproszeniem, ale wkurzyłam się później i no było mi przykro, bo to w sumie nie było nic szczególnego, nie chciałam jakiejś wielkiej krytyki, tylko chciałam wiedzieć, czy to wygląda okej, ale no, są takie rysunki, do których się czuję niechęć przez takie właśnie sytuacje i to jest nieuniknione. Ogólnie to jest chimera. Jeżeli ktoś kojarzy, o co chodzi, to niech nie mówi za bardzo innym, a ci inni niech nie dociekają, bo to jest postać też z Ewe, czyli z Echo w Eterze, czyli czegoś, co być może kiedyś wydam. I to była postać, o której mówiłam na kanale, ale dość sporo się zmieniło, no i przyznam, że schrzaniłam sprawę, bo to jest poniekąd spoiler, ale też nie do końca, bo jest sporo rzeczy, które zmieniłam i nie znacie pełnego kontekstu. No i no tak wyszło. Niezbyt fajna strategia, bo tak naprawdę to ten projekt musiałam jeszcze całkowicie przekształcić, sprawić, żeby to miało ręce i nogi, bo wcześniej brakowało fabuły w ogóle, teraz ma fabułę i jest trochę lepiej i tak dalej. Jeżeli chodzi o Jave, to jest Jave. To jest to kuzynka Caleba i Patryka. Jest kotołakiem. Tak, dobrze słyszycie, zmienia się w kota. I w pewnym momencie miała stracić nogi. W sumie nie wiem, czy ją ostatecznie wykorzystam, czy będzie jedynie, w sensie w moich opowiadaniach, czy będzie jedynie jakimś tłem, wspomnianym postacią epizodyczną, bo w zasadzie to nie ma jakiejś większej historii, a zasada jest taka, żeby nie wtrącać postaci, które są niepotrzebne po prostu. Ale tak sobie po prostu wam o niej mówię, bo czemu nie. Kolejny rysunek, też z lutego, jest to obrazek promocyjny, z czego tą grafikę z kucykiem robiłam sama. Miałam być to maskotka naszej drużyny, ale niestety niedługo później upadła. Pomyślicie sobie, co to za drużyna? No to drużyna na Hoverse. Właściwie już się tam tak średnio udzielam, bo niezbyt mam czas, niezbyt mam chęci, ale jakby ktoś chciał miło spędzić czas, klikając sobie w klikajkę, jakim jest Hoverse, no to polecam. Możecie mnie dodać do znajomych. Możecie zapytać w komentarzach o moją nazwę, jak chcecie mnie dodać do znajomych, bo mi to w sumie obojętne. Okej, to jest jeden z moich ulubionych rysunków. Patrzcie, to jest jedna z moich postaci. To jest Alex. Nie przypadam ogólnie z tym imieniem, bo mnie strasznie prześladuje. Ale to był 2014 rok, kiedy go tak nazwałam, a teraz nie mam już po prostu serca, żeby to zmieniać. To przedstawia go jako wilka i to, jak działają na niego emocje. Patrzcie, tu jest wyraz neutralny, prawda? A tu jest zły. Widzicie tą furię? To jest definicja agresji i drapieżny wilk i tak dalej. Normalnie definicja bycia groźnym. Ogólnie te grafiki dwie są wykorzystane jako ikonki też na moim czacie drużynowym, Boże. Co ja mam z tą drużyną? Na czacie Watahy i możemy to sobie używać jako emotki po prostu, więc już to się stało legendarne, można powiedzieć. Nie legendarne, ale wiecie, o co chodzi. O, teraz pokażę wam kwiatki, które rysowałam. To jest wersja pierwsza. Ogólnie jest to rysowane na podstawie zdjęcia, więc jeżeli byście chcieli powiedzieć, o, ale ty świetnie rysujesz kwiaty, to ja powiem, nie rysuję świetnie kwiatów, tylko te mi ładnie wyszły, bo robiłam to na podstawie zdjęcia i mi to zajęło 2 albo 3 godziny,
więc proszę, nie katujcie mnie kwiatami, nie każcie mi robić kwiatowego tła, bo was normalnie ukatrupię kiedyś. No, jakby ktoś chciał poszukać zdjęcie, na podstawie którego się wzorowałam, to wpiszcie sobie hibiskus w grafikę Google'a, powinniście znaleźć. No, i to jest pierwsza wersja. Chciałam to sobie zrobić tak, żeby w sumie na podstawie tego rysunku mniej więcej opanowałam brush painting, zorientowałam się mniej więcej, o co chodzi w tej technice, trochę poćwiczyłam i tak dalej, bo już tutaj widać właściwie efekt w porównaniu do rysunku z Jave, powiedzmy. I po prostu chciałam też na WMW zrobić grafikę kwiatów, ale po tym jednym się poddałam. Miał być to mroczny płomień i stwierdziłam, że hibiskus by pasował jako wzór. I tak powstało to. Właściwie najpierw to wyglądało tak, bo jak widać, to jest zmienione natężenie kolorów, dorobiłam sobie płomyczek i tak dalej, tło, żeby było widać ten płomień. Tutaj jeszcze bawiłam się w gimpie, prawdopodobnie natężeniem kolorów i tak dalej. W ogóle polecam wam pobrać gimpa, chociażby dla edycji zdjęć. Jest taka opcja krzywe i możecie tam sobie trochę pomanipulować kolorami. I powiem wam, że to jest naprawdę świetna opcja, bo zajmuje to dosłownie chwilę, a możecie się ładnie pobawić kontrastami, natężeniem kolorów i to wszystko jest w jednym miejscu i wygląda praktycznie cały czas dobrze. Tutaj rysunek z Walentyną, nadal z lutego. Jest to postać z SM, czyli dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jest to projekt, którego właściwie się poniekąd pozbyłam na rzecz Ewy. To jest pierwsza moja historia, którą tworzę od właściwie 2008 roku, ale w którymś momencie uznałam, że nie jestem już w stanie tworzyć w kierunku SM i już to właściwie nie ma sensu i to zostawiłam i sobie istnieje. Walentyna to jest postać, którą zrobiłam tak dla urozmaicenia, bo nie ma jej w pierwotnym projekcie, tym z 2008 roku, powiedzmy. Miała być wykorzystana jako, w sensie, miałoby to być poniekąd wróg Flory, którą już niektórzy znają. I po prostu natchnęło mnie na narysowanie momentu jej śmierci. Ale no, nie podoba mi się ten rysunek. Powiem wam, że no, większość tych rysunków, które wam pokazuję, mi się one nie podobają, bo jak już mówiłam, są to zwykłe bazgroły, więc mam do nich duży dystans. To mi zajęło może pół godziny, więc też niedużo. No taką miałam wenę i tak sobie zrobiłam. Nie potrafię powiedzieć zbyt wiele o tej postaci, ponieważ niewiele wymyśliłam tak naprawdę. Miała być to jakaś rozpieszczona dziewucha i tak właściwie na to wychodziło, ale właściwie nie była taka rozpieszczona i jej pochodzenie miało być tam później wytłumaczone w trakcie fabuły, ale już, no jak już mówiłam, SM prawdopodobnie będzie porzucone, ale taki news być może napisze coś z perspektywy Kazimierza. Kim jest Kazimierz? Osoby, które czytały moje opowiadanie opublikowane na blogu, prawdopodobnie wiedzą, kto to jest. Albo wiedzieli, ale zapomnieli. Bo ta postać była wspomniana raptem kilka razy i to bardziej wyglądało jak jakaś postać epizodyczna, która zaraz zginie. Ale nie, 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 proszę państwa. Jest to Kazimierz, ojciec Grzegorza. Kto czytał nawet pierwszy rozdział SM, powinien kojarzyć, kim jest Grzegorz. To jest ten główny przystojniak właściwie. A Kazimierz, no właśnie, to jest jego ojciec i wbrew pozorom jest bardzo, bardzo interesującą postacią i jeżeli zmotywuje się do ruszenia tyłka, to się za to wezmę na poważnie. Myszka mi się zacięła. Momencik. Okay. Ten rysunek już widzieliście, to jest już marzec tego roku. Ten rysunek był dla mnie nauczką, by rysować komisze regularnie. W sensie, żeby rysować je już krótko po złożeniu zamówienia. Ten rysunek męczyłam blisko rok ze względu na to, że często mi się komputer wyłączał, często mi się program wyłączał, często po prostu to był tak strasznie pechowy rysunek, że zawsze coś mnie musiało odciągnąć od rysowania tego. Ponadto, jak już wspominałam, dlaczego Speedpaintu z tym rysunkiem zachowało się tak niewiele. Otóż miałam czyszczony dysk,
co jeszcze bardziej spowolniło całą sytuację. No, po prostu masakra. I właśnie to jest rysunek, który męczyłam najdłużej. Najdłużej zwlekałam z zamówieniem chyba 1,5 roku, teraz już to mi zajmuje... Wyznaczyłam sobie termin maksymalnie miesiąca, więc to już jest duży postęp, a rekordowo zrobiłam w kilka minut. Więc możecie mi poklaskać, ale ta nauczka była dość ważna dla mnie. Co prawda nie wzięłam zbyt dużo za to opłaty, więc osoba, która złożyła to zamówienie, właściwie nie miała mi tego za złe i uważała, że rysunek jest bardzo ładny i tak dalej. Co prawda w tym momencie już mi się chyba tak średnio podoba, mam wrażenie, że zrobiłabym to lepiej, a najbardziej podobały mi się te chmurki. Wiem, że to brzmi idiotycznie, ale coś, co robiłam 3 minuty, podoba mi się bardziej niż coś, co męczyłam 2 godziny. Jestem śmieszna w sumie. Nie no, sądzę, że więcej artystów tak ma i to jest jakaś ironia, po prostu ironia losu. Kolejny... O nie, to jest... Znaczy, w poprzedniej wersji filmu już o tym trochę opowiadałam i się trochę zamotałam i mi się jakoś tak po drodze przykro zrobiło. W każdym razie... może już o tym mówiłam, może nie, ale... Karl, o którym już mówiłam, właściwie Carlo... chciał zostać animatorem. I całkiem nieźle mu nawet to szło, bo on się uczył, chodził do liceum plastycznego, albo technikum plastycznego, dokładnie już właściwie nie wiem, nie wnikałam. Po prostu chodził do szkoły plastycznej. I tak, Carlo to jest moja postać. Więc postanowiłam, że zrobię sobie rysunek taki bardziej w stylu mojej postaci. Jaki on by mógł mieć właściwie styl? Miał być to styl... na wpół realistyczny, ale z line artem, z dużą ilością ombre, dość ciepłymi kolorami. Ale mi nie wyszło. Nie wyszło mi po prostu. Chciałam narysować Kaleba w stylu Carlo, ale wygląda to dla mnie tragicznie. Ała. Ale kolorystyka mniej więcej taka. Smutno mi się robi, jak patrzę na ten rysunek, bo to jest myśl z serii. Rysuję gorzej niż moja fikcyjna postać. Co jest ze mną nie tak? No nie wiem, on miał mieć więcej praktyki, ale to jednocześnie jest smutne, okej? Okay? Nawet spróbowałam inspirować się jego podpisem, ale nadal to wygląda jak mój, więc... nie osiągnęłam oczekiwanego efektu w żadnym... aspekcie. Tutaj szybki buzz grow z Joelem, postacią do WMW. Aktualnie bym prawdopodobnie musiała zmienić jego design, ale nie mogę tego zrobić. Właściwie nie chce mi się. I podoba mi się to, że wymyśliłam, żeby miał futro koloru, uwaga, budyniu waniliowego. Teraz to widzicie, prawda? Wcześniej tego nie widzieliście, teraz to widzicie. To jest kolor budyniu waniliowego. Przepraszam, ja to wszystkiego mam skojarzenie z jedzeniem, ale to było zamierzone. Ogólnie powiem wam, że anatomia mi się całkiem podoba, chociażby z racji tego, że no, rzadko rysuję wilki. Ostatnio bardzo to zaniedbałam i mi się to odbija bardzo. Rysunek jest nawet spoko, pomijając to dramatyczne tło, które mogłam sobie właściwie darować, bo bez tego by to wyglądało lepiej. Ogólnie to miał być kamień i on miał się wygrzewać w słońcu, ale wygląda jak jakiś kawałek, nie wiem, wulkanu. A to już w ogóle pozostawię bez komentarza, to miało być słońce, a to miała być chmura i... Co ja sobie zrobiłam? Dlaczego to powstało? I to też jest kolejny rysunek robiony właściwie na odwal. Kolejny rysunek też robiony na odwal, bo jakiś czas temu wpadłam na taki pomysł, może mi się to przyśniło. Takie 4 postacie właściwie superbohaterów. I jakby ktoś chciał sobie skorzystać z tych postaci, może się ze mną skontaktować do jakiegoś komiksu, czegokolwiek. I mogę użyczyć tych postaci, jakby ktoś miał fajny pomysł. I mogłabym też służyć jako pomoc w wymyślaniu chociażby historii. Bo właśnie w kwestii tworzenia historii jestem całkiem niezła, więc
więc może by się przydała moja pomoc. Po prostu chciałabym mieć kontrolę nad tym, co się dzieje nad tymi postaciami, z tymi postaciami. Nie całkowitą, ale po prostu wgląd w to, co się z nimi dzieje. Więc jakby komuś się spodobały, no to właściwie są do darmowej adopcji. Tutaj rysowane zrewki, ja na przypadkiem przybliżyłam. Moim zdaniem jest takie nieszczególnie ładne na pierwszy rzut oka, jest nawet spoko, ale moim zdaniem jej twarz wygląda trochę jakby była poparzona. To była kolejna próba robienia, znaczy poprawienia techniki brush paintingu. Jakby ktoś sobie pomyślał, wow, ale poprawiłaś styl. Ale w tym momencie odzywa się druga połowa osób, która dostrzega tutaj dość popularne zdjęcie używane jako rewka do rysunków. I tak, to jest robione na podstawie rewki. Możecie znaleźć ją na moim DeviantArtie, gdzie też wstawiłam ten rysunek, ale w opisie jest też link do rewki, więc jakby ktoś chciał, no to nie ma sprawy, ja się przyznaję, jak korzystam z czegoś, więc co to za problem. Kolejny rysunek robiony w ramach próby, też mi się nie podoba. I to jest też rysunek robiony na podstawie rewki, tylko że ten mi się nie podoba już w ogóle, bo jak już wspominałam, bawiłam się... Lubię się bawić w gimpie tym ustawieniem kolorów, tylko że tutaj coś nie poszło zgodnie z planem i powstało to masakra. Co prawda widzę to prawdopodobnie tylko ja, ale chodzi o te przebarwienie na jej twarzy. Już później nie chciałam się tego poprawiać. W ogóle teraz dopiero widzę, jak bardzo niechlujne to jest. Czy ja tego wcześniej nie widziałam? Czy może po prostu uznałam, że już mi się nie chce i robiłam na odwal? No ale nieważne. O, tutaj już karty na 5. rocznicę powstania WMW, o których wspominałam. Po prostu mieliśmy taką akcję i sobie zaprojektowałam karty. Jak widzicie, ilustracje te nie są jakieś takie zaawansowane, robione może w 3 minuty maksymalnie. Ale trochę jednak czasu to zajęło, bo trzeba było zrobić napis, trzeba było zrobić postać i no... i trochę wariantów kolorystycznych. Tutaj kolejne gadżety jakby z tego przedsięwzięcia. Kamyczki, też kamyczek. Jakiś proszek magiczny. Jeszcze był jakiś eliksir, ale był tak brzydki, że stwierdziłam, że wam tego nie pokażę, bo chcę sobie oszczędzić wstydu. A teraz ostatnia grafika, którą chciałam wam pokazać. Jest to gama kolorystyczna jednej z moich postaci. Starzy widzowie mogą kojarzyć postać, jaką jest Carlo. Jest to też prawdopodobnie najpopularniejsza postać na moim kanale. Tylko że... wersja, którą kilka osób mi narysowało, jest tak w rzeczywistości przerobioną wersją Carlo, nie tą oficjalną, tylko tą wykorzystywaną do innej watahy. Czyli taka jakby wersja trochę jakby robocza, przerobiona tak w dość prosty sposób. Dlaczego został przerobiony? Bo to jest stara wersja jego charakteru, to po pierwsze. Po drugie, skróciłam grzywkę tylko dlatego, że w formie wilczej wyglądał źle w długich włosach. To jest jedyny powód, naprawdę. Jeśli chodzi o to, to właściwie o co chodzi? Możecie pomyśleć, o to są pewnie inne postacie, ale nie, nie, nie. To jest wszystko poniekąd jedna postać. Kim jest Carlo Kingdom? Carlo Kingdom to... Znaczy, Carlo Kingdom ogólnie nazywa się tak naprawdę Carlo Evans, ale został adoptowany przez rodzinę Kingdomów. I w pewnym momencie zaczęła mu się ujawniać choroba, przez którą pojawiła się osobowość mnoga. I jego drugą osobowością jest Carl. Carl. Mam duży problem z wymawianiem tego imienia. Przez co Carlo musiał zmienić imię na Carl. W każdym razie tak zdecydowali jego rodzice, żeby zmienić po prostu to imię, bo żeby mniej osób jakby zauważyło to, że coś jest z nim nie tak. Szczególnie, że Carl jako jakby oddzielny byt i tak starał się udawać Carlo, żeby nie zwracać na siebie zbytnie uwagi. Jeśli chodzi o różnicę między tymi kolorami, to możecie zauważyć, że Carlo nosi okulary, a Carl już nie. Dlaczego tak? Bo wyczytałam, że osobowości poszczególne mogą mieć nawet różne wady wzroku, więc postanowiłam to wykorzystać nawet w tym przypadku. Umowny wygląd Carlo, jednak wyglądają, te wszystkie trzy osobowości tak naprawdę wyglądają tak samo, bo to jest
ta sama osoba, przecież przy osobowości mnogiej nie zmienia się wygląd, bo po co miałby się zmieniać? No to jest nielogiczne. Ta choroba występuje co prawda w realnym życiu, ale jest to dość rzadka choroba, dlatego chcę to zrobić jednak dobrze. I bardzo uciążliwa, tak wam powiem, więc nie wykorzystujcie tego do swoich postaci tylko dlatego, że to fajnie brzmi. Carlo to jest wygląd umowny, jaki miała ta postać do około wieku, nie wiem, 16-17 lat, a Carl to jest właśnie od 16 do 21, bo od 21, szczególnie od 23 wzwyż jest już wygląd Amora. Jaki wygląd wyznacie? Wyznacie wygląd Amora. Jak wygląda Amor? Amor ma niebieskie włosy. Tylko, że tak naprawdę powinien mieć długie włosy, a ma krótkie. Przynajmniej w tej wersji, co wyznacie. Chyba wam nawet kiedyś pokazywałam rysunek z tym, jak powinien wyglądać, ale nie jestem pewna. Jeżeli chodzi o najczęstsze barwy, to bieszczy jest dystansem. Po prostu chciałam pokazać, że Carlo lubi takie dość przygaszone, pastelowe kolory. Carl lubi brązę i takie różne ciepłe odcienie raczej. Ale niebieski też może być, ale takie, widzicie skalę barw, którą się różnią, a Amor bardziej preferuje żywe kolory. Jakby ktoś chciał, mogę podesłać komuś tą skalę barw na priv, jakby ktoś chciał mi narysować tą postać, bo bardzo ją lubię. Albo posłuchać trochę więcej o niej, mogę też trochę napisać. Okej. To jest tyle na temat tego. I tak... Nie wiem, jak mnie to do tego doprowadziło, żeby powiedzieć o tym w poprzedniej wersji tego filmu. Ale teraz też z jakiegoś powodu, nawet nie wiem jakiego, chciałam o tym wspomnieć, że... bardzo by mnie ucieszyło, jakby ktoś mi wysłał list. Może to brzmi jak jakieś płakanie, o nie, nikt mnie nie kocha, wyślijcie mi rzeczy, wtedy będę was kochać i tak dalej, ale po prostu przyznam się wprost. Mam ból dupska, jak widzę, jak ktoś komuś wysyła listę, ja niczego nie dostaję. Ja lubię dostawać rzeczy, to brzmi wrednie, ale byłabym bardzo wdzięczna i płakałabym prawdopodobnie ze szczęścia. I może to brzmi idiotycznie, no, ale tak jakoś mi się już przypomniało, że powiedziałam to w poprzedniej wersji, więc czemu by tego nie powiedzieć teraz, bo niektórzy mogą myśleć, nie wyślę jej niczego, bo oni nie wysyłają, więc pewnie nie chcę. Ale jakby ktoś chciał, to może wysłać, ale do niczego nie zmuszam. Więc ilekroć o tym wspominam, to się czuję jak jakaś straszna egoistka i tak dalej. Mam nadzieję, że tego tak nie interpretujecie. Po prostu to było pierwsze, co mi przyszło do głowy, ale no, nieważne. Już ten filmik trwa zdecydowanie za długo, ale podobno lubicie długie filmy, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Także to było na tyle. Możecie się wypowiedzieć na temat tego, jak wam się podoba taka forma. I docenicie moje starania, skoro to nagrywam po raz kolejny. I no, to jest chyba tyle. Zapomniałam wspomnieć, że Amor się aż tak różni wyglądem przez to, że jest to forma boska. W świecie Echoweterze są bogowie i normalni ludzie mogą zostać wybrani na Boga. I to jest tyle, już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem, ale to brzmi oficjalnie. No i po prostu pa pa.